Cześć, ja jestem Sarge i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka serii Zagrajmy w Watch Dogs Legion Bloodline DLC. Po ukończeniu wszystkich misji ruchu oporu przeprowadzamy już dalszą część wątku fabularnego, na którą czekaliśmy od paru odcinków. I tutaj w ramach przypomnienia, Aiden niechętnie zgodził się pomóc podejrzanemu magnatowi z branży robotyki i bezpieczeństwa w zdobyciu urządzenia zwanego Broca Bridge, które ukradł Wrench. Wciąż nie wierząc w motywację Aidena, Rampart porwał Jacksona, aby mieć pewność, że mężczyzna zgodnie z obietnicą odda mu Broca Bridge. Wrench błagał Aidena, aby nie ulegał żądaniom Ramparta, ale ten nie ma wyboru. Musi udać się do siedziby głównej RADS i wymienić urządzenie na swojego siostrzeńca. Tak się składa, że przeniosłem się już w okolice właśnie tej kwatery głównej i spróbujemy zadziałać, rzeczywiście oddać to urządzenie, a jednocześnie odzyskać Jacksona. Przy okazji jeszcze się zastanawiam, bo tutaj mamy jakieś pliki tekstowe, może udałoby się je zebrać. All right, here we go. Time to get Jackson back. No właśnie, tylko najpierw musimy dostać się do podziemi, gdzie znajdziemy wejście do samej siedziby głównej. Mówiłem wam też już swego czasu, że wtedy jak próbujemy dostać się do windy w tej siedzibie głównej, no to informowani jesteśmy, że powinniśmy najpierw wykonać wszelkie misje ruchu oporu. No i tak też zrobiłem zresztą w dotychczasowych odcinkach. Nie ma już więcej zadań pobocznych do wykonania, więc spokojnie możemy zajmować się tym, co tutaj najważniejsze. Czyli tak, widzę, że tu mamy akurat jakąś pierwszą notkę. Możemy przywołać pająkobota, żeby od razu to odczytać. Wczesny projekt robota. Opisana wieloma komentarzami wersja wczesnego szkicu koncepcyjnego modelu pierwszego autorstwa Wrencha. Większość niekonwencjonalnych ozdobników została oznaczona do rewizji przez dział badań i rozwoju RADS. Okej. No ale to jeszcze nie wszystko tutaj. Z tej strony. Ah, you're here. Finally. I've ordered everyone to stand by. Your nephew and I will be waiting for you in my office. Jasne. A tutaj kolejne wczesne szkice koncepcyjne. Choć projekt może wydawać się dość prosty, ujawnia niezwykle wyrafinowane zrozumienie działania robotów dwunożnych. Idealnie w stylu Wrencha. No i dobra, tutaj mamy tę windę, o której mówiłem. Kiedy rozpoczniesz tę misję, zadania ruchu oporu zostaną zablokowane. Już tym się nie przejmujemy, ponieważ wszystkie tego typu questy zaliczyliśmy do tej pory. Czyli teraz idziemy tylko i wyłącznie fabułą. I znowu jakaś notka przed nami. Pozwolę sobie ją podnieść. Zapis z komunikatora. Mroczne wzorce. No ja się później z tym też sam zapoznam. A tymczasem... Good. Hand the broker bridge over and leave the premises. Once I verify it hasn't been damaged, I'll release your nephew. Not gonna happen. I'm leaving with Jackson. Stupid. I guess this means we're at an impasse, Aiden. Not for long. Give it up. O, naprawdę? No dobra, panowie, nie pozostawiacie chyba mi wyboru. Ale tego się nie spodziewałem, że już naślę na nas ochroniarzy Rampart tak na starcie? Trochę dziwne. W sumie to możemy jeszcze tutaj to odpalić. I mamy wtedy obalenie dostępne. Bez problemu się rozprawimy ze wszystkimi. Nie ma co się tutaj z nimi taskać. I'm coming in now. Jackson better be there. And he better be unharmed. No dokładnie, Rampart. To był naprawdę twój błąd. Mr. Pierce. Do you have it? We're going. No, no, no. Not before I confirm it works. It's okay, get up.
Thomas? What? I've already said everything I need to say to you, so this is actually a message for Aiden. You still there, buddy? What the hell is this? Hold on. Don't worry, it's a quick one. Duck! Go! Stop them! Go! Czyli wręcz przewidział co nieco, jak się okazuje. Try the door. Locked. I can get it open. Give me a sec. Faster is better. The building's locked, Aiden. Give up and I'll kill you fast. All non-combat personnel, please shelter in place. Now. Do it. Lecimy od razu. Now, then call the fucking panic room company and get the code. I don't care. Shoot it open if you have to. Zaraz dojdzie do przegrzania robota. Ultrasonic blast charging. Overheating. Dobrze. Strzelamy teraz. You little fuckers aren't getting out of here. It's open. Let's go. Jackson, are you hit? No. Fine. Just keep your head down. Focus on me, all right? All right? Yeah, I'm on you. No dobra, rzucą w naszą stronę teraz wszystkie oddziały, to pewne. Ale poradzimy sobie. Nie ma innej opcji. Podejdźmy bliżej. If you kill Aiden Pierce, I will double your salary. No, triple. Low, Jackson. Stay low. Keep your target small. I got it. Center of gravity over your hips. Keep your footfalls quiet. Yeah. Maybe we can find you a helmet. Aiden, you are making me less calm. Right. You're doing great. Aiden, jak tutaj poucza siostrzeńca. Teraz trzeba rzeczywiście zachować spokój. Shit. Are we stuck in here? Yeah. They're probably setting up another ambush. Well, what do we do? Do we go back? No. No, I think we turn out the lights. Prześlij wirusa wyłączającego. Czyli co, rozumiem, że tędy przejdziemy, wykorzystując multidrona. Here we go. Zobaczmy. You said you protest, right? They ever shoot at you? Yeah. Rubber bullets and tear gas and shit. This is different. You ever get hit? No. Then it's not different. If you can avoid a rubber bullet, you can avoid a real one. Okay, I'll try that. Postaraj się, postaraj. Dobra. Mamy to. This used to be so much easier. You've done this before? Not exactly this, but close enough. I co, do tej pory nas nie dogonią? Chyba gotowe. What the fuck is that? What happened to the lights? Well, fix it, you fucking moron. Otwarte. Did you see that? Mamy gości od razu. A dobra, spowolnienie czasu, lecimy. Nie ma co czekać. Bo równie dobrze mógłbym tutaj się próbować przekradać, ale mamy przewagę. Nieliczebną, ale w doświadczeniu na pewno. To wszyscy? Jeszcze przychodzą kolejni. No. A dobra, bo to są chyba pracownicy, których nie powinienem atakować. Spokojnie. Mamy jeszcze kogoś. Tędy się wydostaniemy, czy nie? W ogóle Jackson gdzieś został chyba z tyłu. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie ma co czekać. Okej. Okay. Jeszcze amunicja. Poprosimy. Tędy przejdziemy, czy nie? Aha. Najpierw odkażenie. Shit. Perfect choke point coming up. No way around. Is that good or bad? Bad. They'll be waiting for us. So what do we do? Just keep your head down and let me handle it. And if it goes bad, then you run. If nothing hits your heart or your brain, you can usually keep running. So just run until you can't, all right? Yeah, I love those odds. Let's go. You little fuckers aren't getting out of here! O, świetnie. Spadamy.
No nie jest dobrze. Spróbuję podejść nieco bliżej, też zaatakować tego drugiego robota, najlepiej jakby dwa naraz się przegrzały. O to chodziło. I teraz. No i? Co dalej? Czy to znaczy, że jeszcze nie wszyscy? Oczywiście, że tak. Dobra, jeszcze raz przegrzanie. Jeszcze ludzie z drugiej strony, świetnie. No dobra, to teraz panowie. Może weźmy strzelbę dla odmiany. Tylko to z bliska będę musiał atakować. Jeszcze jeden. Też załatwiony. Proszę, mamy kolejnego. Na roboty jednak amunicja nieśmiercionośna się bardziej przyda. Niestety, ale z tyłu też atakują. Niedobrze. Mamy to przegrzanie znowu dostępne? Jeszcze nie. Czyli muszę sam ich przegrzać. No i obalenie. Mogę czy nie mogę? Pewnie, że mogę. Not today. Jackson, you all right? Still in one piece. Not my best day ever, though. Let's take a second. I want to have a word with Wrench. Bagley, dial him back. As you wish. Connecting. Aiden! Hey, you're alive! Again! What the hell were you thinking? I was thinking that you were Aiden Pierce, legendary badass. I knew you'd figure it out. And this way, everyone wins! Well, I mean, except for Rampart. He's dead. Not quite. You only winged him. Okay, okay, so not a total win. But still, like, an 8 out of 10. Rampart's all fucked up, and he's still gonna lose a bunch of money and go to jail. You almost killed Jackson. Oh, fine. 7 out of 10. Can we discuss this on the way home, please? What are you talking about? What, you think I'd just leave you in the lurch? I'm down in the motor pool. Already got us some wheels. Just use the central elevator. Pretty sure the button says MP. All right. We'll be right there. Plan Wrencha nie do końca wypalił, tak w 100% jak chciał, no ale dobra. Thomas, I just got out of the board meeting. We vote tomorrow. But you should know that the Borkatech CEO, this Skye Larsen, she's persuasive. You're going to accept her terms. You're going to fire me and replace me with her. How could you do this? You could stop this if you wanted to. I don't want to. It was your incompetent leadership that brought us to this point. I'm your son. I'm also the chairman of the company, and the board is obligated to act in the investors' best interests. Look, I can get the technology we need from her another way. I need 6 months. I've already given you twice that. 6 months, and the company will be back in the black. Or I will step down voluntarily. Only I can't tell you how. The board needs to be insulated. 6 months. I can hold them off for 6 months. But after that... I understand. Thank you, Father. Good. Now, will you be joining me for your stepmother's birthday on the weekend? We are going skiing. No, I can't. I have to work. No to chyba ta rozmowa Remparta z ojcem trochę nam wyjaśnia jego motywację. Czemu mu tak zależy na tym wszystkim. I ciągle ta Skye Larsen się tutaj pojawia w tym dodatku. All right. Hey, do not walk away! Come on.
There! Engage fire! Kill them! Defense! Stop them now! Holy fuck. Shoot! Cover me! Mr. Pierce, your armored motor carriage has arrived. Oh, shit! What the fuck happened? Come on! Get the fucking door! Ciekawa sytuacja, jeden oberwał przy ucieczce, chociaż trochę naciągane według mnie jest to, że nikt na parkingu nie czekał na nich. No ale co teraz? Is he alive? Yeah, just barely. Do you have like a needle or something? Yeah. How's this? What are you doing? If he was just unconscious, he would still react to pain and sound. But he's not. What do you mean? He's like in a coma or something? Oh shit, how do you fix a coma? They're taking him to a hospital. Where we'd be rampart bait? Not an option. I know. Fuck. Okay. First thing, we need to stabilize him. He's lost a lot of blood. So I'm gonna need some bandages, iodine, and IV drip. Whoa, slow your roll there, Florence Nightingale. I'm gonna go get geared up, and then you can give me your shopping list. And where are you planning on getting that stuff? I don't know, maybe I'll hijack an ambulance or something. Look, you stay here, you look after Aiden, okay? And don't worry, Uncle Rich has got this under control. This. Care to dance? Lady Smash? All right, Wrench Jr., Daddy's gotta go to work. You be good. Mwah. No dobra, w dość nieprzyjemnych okolicznościach dla Aidena, ale chyba wcielimy się w Wrencha. Polowanie na lisa, misja rozpoczęta. Wyjdziemy zatem z kryjówki i będziemy się przygotowywać, to znaczy zadziałamy. Czekajcie, tutaj możemy coś jeszcze odtworzyć. Hello? Aiden, what? Wait, who the fuck are you? Where's Aiden? Oh, wrong number! Okej. Okay. Mieliśmy Jordiego, którego już z pierwszej części znamy. Może znajdziemy tutaj coś więcej, zanim się wydostaniemy. Message saved for 412 days. Oh shit! Big boss Reggie coming through. Straight up though, man, congrats! This launch party for your startup is going to be lit. I better be reading about you taking over the world in a magazine or some shit. I'm proud of you. Tonight better be open bar. No cóż, fajnie było też usłyszeć Markusa Hallowaya, czyli głównego bohatera Watch Dogs 2. Message saved for 65 days. Hey, I'm gonna get right to it, so just be straight with me. Why am I seeing chatter about Wrench out there again? What happened to leaving all that behind? I hope you know what you're doing. Just, if you're in trouble, hit me up, alright? Tutaj będzie jeszcze drugie nagranie, bo przed chwilą mieliśmy trzecie. Message saved for 230 days. Reg, where you been, baby?
I don't know if you meant to drop that in my voicemail, but you got me worried. I know the divorce went rough, so come out. Have a beer with your boy. Catch me up on you. And hey, I got a friend in town that maybe you want to chill with. I think you'd like him. He drives monster trucks. Just putting it out there. All right, peace. No dobra, to nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wydostać się stąd. Porozmawiaj z Connie. Wrench, were you serious about hijacking an ambulance for supplies? Is this one of those questions with the right and wrong answer? I have a friend who can help us. She knows the city really well. Go talk to Connie first. I'll send you the address to her pub. Don't worry, man. I got this. I scoped out a hospital nearby already. Go meet Connie. The last thing we need is drawing more attention to ourselves and getting the cops or Albion involved. All right, ye of little faith. Ta historia poszła w dość nieoczekiwanym kierunku. Wrench zabrał Jacksona i Aidena do swojej kryjówki. Chłopak poprosił go, aby porozmawiał z Connie, która może mieć jakiś trop dotyczący środków medycznych. I patrzcie, po ukończeniu tej misji dostaniemy ładunek soniczny. Czyli już wiadomo przynajmniej, co się kryje pod tymi niebieskimi ulepszeniami do odblokowania w misji głównej. Po prostu misję Wrencha. A nie, nie do końca. Tutaj to jest. Ej, czy to nie jest przypadkiem w takim razie ten Jordi? No teraz jak patrzę na zarys tej sylwetki. Ciekawe. Zobaczmy jeszcze tutaj biografia Wrencha. Możecie się zapoznać. No i zobaczmy. Przyzwanie Siergieja. Niestandardowy dron użytkowy. W każdym momencie można go przywołać. Kule ninja. Obalaj, wytrącaj z równowagi i spowalniaj wrogów z wielkim puf. No i panna Demolka, wielki młotek. Chwyt zostaje zastąpiony unikalnym atakiem miażdżącym i hakerskim. Do tego broń. Widzę, że tutaj na nowo zdobywamy broń dla Wrencha. Te pukawki, które miałem wcześniej jako Aiden, już nie są dostępne. A szkoda. No i tutaj się jeszcze pojawiły te nagrania pewnie Markusa Holloway'a, więc tylko je odznaczę. I to by było na tyle. No cóż, jeśli chcemy spotkać się z Connie, no to znowu musimy się przenieść do kryjówki DedSecu z podstawowej wersji Watch Dogs Legion. Oho, a teraz co? You know, there is a world of difference between you and me. I was born to rule people like you. And you think you can ruin my face? So you want chaos, huh? You're dead sick, aren't you? Great. No, I'm just walking. Because of you, I realized I wasn't thinking big picture enough. You got a military dictatorship in the works. You know, keep the broker bridge. Go fuck yourself with it. Because someone like me can do better than a cheap trinket. Someone like me gets to eat up little shits like you! Ha! You said eat shit. But I'll get back to you, Tommy. Gotta get that stuff for Aiden first. Focus, Wrench. Widzę, że Rampart postanowił zamienić się w Two-Face'a z uniwersum DC. Jakby nie było, ten wybuch swoje zrobił. Ah, love the whole quaint little pub thing you've got going on here. Creepy mask, spikes everywhere. Yeah, Jackson told me you'd be coming. Hi. So, word is you know a good place to get medical supplies on the down low. Clan Kelly's got loads of stuff they're moving through the underworld. How'd you feel about robbing from the robbers? Sounds like a sexy good time. Where can I find these black market stashes? I'll send a couple of locations to your optic. You're doing this to help Aiden, yeah? Make sure that stubborn fool stays breathing. Hey, listen. I proposed giving him mouth to mouth, but, you know, with the mask and the spikes, it's kind of chafy, so... Get moving! Widzę, że Wrench nie traci poczucia humoru, nawet w takich chwilach. Dobra, dwie lokacje, do których musimy się udać. Przynajmniej
nie będziemy mieli wyrzutów sumienia, że zabieramy karetkę ze szpitala, a po prostu zabierzemy coś, co klan Kelly i tak zabrał sobie. No to ruszajmy tu. Ale też muszę powiedzieć, że zawsze mam pewien problem z tego typu zagrywkami fabularnymi. W sytuacji, kiedy w normalnej rozgrywce przecież przyjmujemy mnóstwo kulek, no bo gra ma taką mechanikę, że automatycznie się leczymy, kiedy tylko gdzieś się schowamy. Zawsze to dziwnie wygląda, kiedy nagle po wielu godzinach właśnie spędzonych w rozgrywce, kiedy nas atakują, tutaj w scence przerywnikowej Aiden przyjął jakiś strzał albo kilka strzałów i nagle tutaj mamy cały twist fabularny, że Aiden jest w śpiączce i trzeba mu pomagać. No ale to są takie umowności, na które po prostu trzeba się zgodzić. Wrench preferuje starcia na krótkim dystansie, a jego broń do walki wręcz to panna Demolka. Naciskaj trójkąt, aby wykonywać ataki miażdżące, które zadają obrażenia i pozwalają hakować pobliskie pojazdy, tak aby odjeżdżały w przeciwnym kierunku. A proszę, czyli pod trójkątem. Kiedy wrogowie zbytnio się do ciebie zbliżą, naciśnij R1, by rzucić kule ninja, które ogłuszą cele. I przyzwij drona Wrencha Siergieja z menu postaci. Lataj na Siergieju, aby docierać w wysoko położone miejsca lub naciskaj R1, by wystrzeliwać granaty. All right. Let's see how tough these clan Kelly fucksticks wanna play. The point here is to get the monitor, not get into a fight. And if one of them gets up in my face, you want me to go, "Oh, please, big bad gangster, may I have a vital signs monitor?" You gotta get your hands dirty sometimes, kid. Uncle Aiden's a prime example of that. Uncle Aiden also routinely gets shut up, and just recently almost died, and is now in a coma. And your point is... No właśnie, tutaj Wrencha się raczej nie przekona, prawda? Zresztą po co? O kurczę, i tym młotkiem będziemy ich atakować, naprawdę? To musi być bolesne dla tych gości z klanu Kelly. A to dobre. A jeszcze na dobre też nie mieliśmy okazji przetestować tego ataku miażdżącego. Możemy ewentualnie teraz zaatakować? Chyba nie, chyba tylko w trakcie walki. Teraz jesteśmy poza tą fazą walki i przyszli kolejni wrogowie. No ale ciała mogę ukrywać, tylko że właśnie, no problem polega na tym, że przyszło ich tu więcej. No to przetestujmy sobie ten młot w trakcie walki. Aha, to jest taki długi ładowany atak. A to dobre. To jeszcze jak w pobliżu mamy akurat jakieś pojazdy, może być naprawdę to skuteczne. Jeśli działa to tak, jak było napisane, że wtedy auta rozjeżdżają się w innych kierunkach. No dobra, w każdym razie tutaj trzeba by się dostać. Jeszcze rozprawimy się z kolejnym ziomkiem po tej stronie. O mały włos, abyśmy się władowali w te zabezpieczenia. Ale lepiej tego unikać. Mamy gościa. O, i to nie jednego. A to taki atak, okej. To musiało boleć. Coś mi się wydaje, że jest ich tu jeszcze więcej niż teraz widzę. Niewiarygodne. Lecimy, lecimy. Nikogo nie pozostawimy. Czyli tutaj powinniśmy znaleźć kardiomonitor. Ale uwaga na jeszcze jedną osobę, którą musimy tutaj powalić. A, jeszcze z drugiej strony. Nie wziąłem pod uwagę, ale spokojnie. Może uda się jeszcze w porę rozprawić z tobą. Kiedy rozpoczynałem dodatek, to zastanawiałem się nawet, czy nie będę mógł się przełączać pomiędzy Aidenem a Wrenchem. Tymczasem okazuje się, że mamy... A, jeszcze z tej strony ktoś. Że mamy po prostu fabularnie wybrany taki moment przełączenia się na nową postać. Dobra, teraz załatwimy cię.
Albo nie. Jednak z tym atakiem to muszę uważać, bo nie jesteśmy w stanie zaatakować w ten sposób, kiedy jesteśmy otoczeni. Albo wiecie co, weźmy broń, też przetestujmy sobie inne pukawki. Tak, to działa. Ale przeładowanie trwa całkiem sporo, niestety. Jeszcze chciałem strzelbę sprawdzić. Tutaj mamy kogoś. No, z dystansu nie robi to jakiegoś dużego zamieszania. Dużych obrażeń nie zadaje. Może być i tak. Na razie przeczekajmy to, bo mam wrażenie, że Wrench jakby potrzebował trochę więcej czasu na zregenerowanie się. Może to tylko takie odczucie. W każdym razie kogoś tutaj jeszcze widzę, tylko nie jestem pewien z której strony. Na dobry początek zabierzmy klucz dostępu. Będzie nam raczej potrzebny. Tutaj jeszcze kolejny. Bierzemy w takim razie broń. Od razu lepiej. I tu, nie wiem czy dam radę się rozprawić. A w sumie czemu by nie? Nie wiem wprawdzie czy przez to jestem w stanie się przebić. O, jakoś się udało. Dobra, lecimy zatem. Czyli tutaj jest ten kardiomonitor. Do tego kolejny skrypt magicznej kozoksiężniczki. Zabierzmy to co najważniejsze. Got the vital signs monitor. And with minimal chaos, just like you asked. Are you proud of me? If you say so. I knew I'd win you over. No one can stay mad at this handsome mug. Prawie bez rozpierduchy, jasne. Ale może Jackson nie musi wszystkiego wiedzieć, prawda? Zastanawiam się jeszcze jak dostać się na górę. A, można by rzucić tam multidrona. Po prostu sobie przelecieć. To teraz gdzie? Ej, bo coś tutaj... O, ciekawe. Mamy jeszcze pająkobota bojowego chyba. Dostańmy się na zewnątrz i zabierzmy to. No, nie chciałem się przełączać, tylko wylądować na razie. A, czyli tylko dalsza część skryptu, po prostu. W takim razie spadamy. Nic tu po nas. A dopóki nie opuścimy terenu zastrzeżonego, nie będziemy mogli przenieść się do tych doków, które są naszym kolejnym celem. No, problem polega na tym, że tutaj jest zablokowane przejście. A może wydostańmy się tędy po prostu i tyle. Też będzie ok. Tylko, że sporo tutaj tych zabezpieczeń wszędzie. Nie, żeby to był jakiś problem dla Wrencha. No i ok. Myślę, że możemy już od razu ruszać. Czyli szybką podróżą dostańmy się tu. Mam nadzieję, że zadanie się nie zacięło, bo mamy ciągle oznaczony ten cel zaliczony, ale z reguły to znikało, a teraz jest cały czas na zielono z jakiegoś powodu. No, liczę na to, że po prostu jak zdobędziemy kolejny element zestawu medycznego, no to już będzie można zanieść to do Aidena. Tylko czy to wystarczy? Na razie tak naprawdę tylko próbujemy go ustabilizować, a żeby wybudził się ze śpiączki, podejrzewam, że to raczej będzie wymagało czegoś więcej. No ale zobaczymy. Okay, I'm here. Dun dun dun! The vigilante known as the Fox surveyed the clearing through steely eyes. Looking at all the bad guys he was gonna kapow! Are you trying to roleplay as Aiden? Dude. Just trying to think, what would Aiden do? I mean, he could steamroll through this whole gang, no sweat. Yeah, because that's so cool. Is sarcasm any way to speak about your elders? You and everyone put Aiden on a pedestal. He's either the coolest vigilante, or he's the worst villain. It's weird. Because he's also my uncle that, frankly, kept putting me in danger and then just stopped showing up. Oh, okay. Jackson akurat już powinien się przyzwyczaić, że Wrench czasem po prostu nie może się powstrzymać.
Ej, ale to ja w końcu muszę dostać się na górę? Jak to wygląda? Te leki. Look, they even packed it up nicely for me. You'd have to search through it quickly. Clan Kelly doesn't leave product unsupervised for long. Ooh, I've got a better idea. Instead of picking and choosing some drugs, I'll just take all the drugs. How? And please don't say up your nose. That sounds fun, but I'm working, young man. I'm gonna call my buzzy little droid friend and fly the whole thing out of here. A, no właśnie. Czyli zaraz drona przyzwiemy, ale najpierw, żeby nie było problemów, lepiej będzie rozprawić się z paroma przeciwnikami z klanu Kelly. No bo jeśli tutaj będziemy wlatywać takim sporym dronem użytkowym, no to niestety, ale musimy liczyć się z tym, że zostaniemy zauważeni, jeśli ktoś tutaj tylko wyjdzie. A tu co się kurde odwalało? Może na wszelki wypadek odblokujmy sobie coś, jakieś przejście. I mamy notkę. A, myślałem, że może będą jakieś notatki tych bandziorów i coś by było wyjaśnione na temat tego, co tu się odwalało, ale jednak nie tym razem. Jeszcze ewentualnie mamy też coś tutaj na zewnątrz. Też pozwolę sobie podnieść. Kolejna część skryptu. No dobra. No ale chyba teraz już czas przywołać Siergieja w takim razie. Okej, wejdź na drona i przejmij nad nim kontrolę, aby na nim latać. Spoko. Najpierw niech wyląduje. No i działamy. Mam tylko nadzieję, że nie pojawił się nikt więcej. Że załatwiłem wszystkich gości tutaj. Chociaż mam pewne wątpliwości. Dobra, tutaj musimy ostrożnie, bo jest dość ciasno. Okej. Got it. Great. I'm sending you the coordinates to a drop-off point, so you can get the supplies to me. Czekajcie, bo kogoś tutaj mamy i chyba mnie zauważył za chwilę, jak wylecę, ale to po prostu się oddalimy jak najszybciej i tyle. No, nie wiem, czy tędy dam radę. Kurde, może być problem. To szczerze mówiąc, nie jestem teraz pewien. A może tędy, dobra. Tędy będzie najlepiej wylecieć. I może nawet się nie zorientują. Trzymać się z daleka od gości. No bo oni tylko usłyszeli tego drona, ale nas nie zauważyli. Więc to najważniejsze. Skrzynkę leków dostarczamy tam, do tego pojazdu? No, zaraz zobaczymy. Ustawię to obok. To chyba o to chodzi. I ktoś to może zapakuje. Dobra, na paletę. Special delivery for a Connie. Looking for at least a 20% tip. Well done. I'll make sure Jackson gets what he needs. As for the rest, well, the resistance will find a use for it. Cheers, Wrench. Jackson, your shopping list is on its way. That'll help me keep Aiden breathing. But I don't know what to do about the coma. What if I swing by that big hospital? I can dig through their database and see if they have any information on treating coma patients. That's actually a really good idea. You've got to keep it quiet, though. We were avoiding the hospital because of Rempart. Don't worry, your Uncle Wrench can be so, so sneaky. No dobra, czyli jednak do szpitala również się dostaniemy, ale tym razem naprawdę się postarajmy, żeby zrobić to po cichu. Może nawet nie będę musiał wchodzić tam osobiście, gdyby udało się wysłać drona i sprawdzić, co trzeba w ten sposób, to byłoby idealnie. Bo tak naprawdę, jeśli zostalibyśmy wykryci, kto wie, jakie by były tego konsekwencje. Chociaż nie sądzę, żeby stało się coś strasznego. Pewnie wtedy też możemy sobie jeszcze jakoś poradzić. Ale jeśli zauważą tylko multidrona, no to nie będą wiedzieli, że to akurat Wrench tam się udał. I to najważniejsze. No. Well, yes.
Okej, okay. Hub CTOS-u, czyli rzeczywiście multidron wystarczy. Na razie podejdę tutaj jak najbliżej, dopóki nie mamy terenu zastrzeżonego. O, gdzie to zniknęło w ogóle? Jeszcze raz wysyłamy. I teraz na górę. Tak czy siak, byliśmy już tutaj. Oh. London's running on a fancy upgrade. Are you gonna have a problem accessing the hospital's database? Please. CTOS may have gotten a facelift, but that does not mean she's better than me. Dobra, jedyny problem jest taki, że niewielki zasięg mamy, a więc dobrze będzie przemieścić się tutaj, żebyśmy byli bliżej tego hubu właśnie. Teraz może wystarczy. Czekajcie, to będzie tu. No niestety i tak jest utrata sygnału, ale tutaj już spoko. No i dobra, tutaj jakiś dron latał, ale chyba nie musimy się martwić. No na razie jeszcze poczekajmy. Akurat tego antyterrorystycznego nie mogę wyłączyć, więc dobrze będzie skorzystać z tego huba dopiero wtedy, jak dron się oddali. Dobra, tutaj może polecieć. Szybka akcja. Uzyskaj dostęp do kamer szpitalnych. No i co my tu mamy? Są pacjenci. Long-term patient ward. Shit. Are all the doctors on break? Physician? Wouldst thou neglect the poor souls in thy care? Gdzie jeszcze jakaś kamera, do której można się przełączyć? Tutaj. No i mamy. Come on, doc. People are slowly dying over here. Yes, imbue me with all of your knowledge. Żeby tylko został tutaj jeszcze chwilę. No i okej. Wystarczyło w zupełności, więc spoko. Okay, I'm done. I'm heading back now and I'm sending you the coma protocols. Leave it to your Uncle Wrench. Thanks. And you keep trying, but I am not calling you Uncle Wrench. Oh, come on! Może jeszcze się przekonasz, Jackson. Wracamy do kryjówki. So, what's the verdict? Did that doctor's info help? There's nothing on how to actually revive someone from a coma. So I'm just stuck waiting for when, or if he wakes up. Don't worry, he's Aiden fucking Pierce, he'll wake up again. That's easy for you to say. But what if he doesn't? What the hell do we do then? Look, you can stay here for as long as you need. I'm gonna go blow up the other half of Rembrandt's face. Are you kidding? Aiden's in a coma right now and you're thinking about revenge. Yeah. Or do you not remember the crazy robot man who wants us all dead? And do you not remember that you're the reason why Rembrandt went after Aiden in the first place? And why Aiden is in a coma right now? Wow. Hurtful. I need to keep looking for ways to help him. With you or not. All right. All right. Fine. No to jakieś propozycje w takim razie? Co teraz powinniśmy zrobić? Chyba pora się nad tym zastanowić. Trofeum zdobyte, ulepszenie też, ładunek soniczny. Czekamy może na jakiś kontakt. Ah shit, it's Aiden's phone again. All right, asshole. I've tracked your location, this is your final warning, blah blah blah, bottom line. Let Aiden Pierce go, or I'm gonna send a bunch of people your way to cut you into tiny little pieces and deliver them to me gift-wrapped. Capisce? Jesus, dude, listen, I'm not holding Aiden hostage, I'm helping. Jackson, back me up. What the fuck? You're with Jackson. I thought you were one of Rembrandt's hired mooks. Hold on, hold on. You got a private channel or something? I gotta get off this burner. One sec. No dobra, Jordy będzie się z nami kontaktował. Czekamy w takim razie. Rozwałka u Rembrandta. All right, I'm back. And I've got some burning questions. So one, who the fuck are you? And two, what happened to Aiden? Well, I'm Wrench, and Aiden is in a coma.
A fucking coma? How the hell did that happen? I kind of, half blew him up. Shit. Now I've got a problem here, Ratchet. It's Wrench? I have a fixer contract that needs doing, but my best guy is out. Indefinitely. I thought Rempart was responsible, but now I'm finding out it's you. Partially responsible? Please don't chop me into little pieces. Okay, Ratchet. I need you to wipe some data from Rempart facilities. Can you handle that? Got it. Go to Nexus Tower and steal their prototype combat drone. Not what I said, but sure. Let's see where this goes. I ten Jordi, nazywający Wrencha Ratchetem, wprawdzie przetłumaczone w napisach jako Trench, ale słychać było, co mówi Jordi. No dobrze, to już jest kolejna misja fabularna, którą zajmiemy się w następnym odcinku. No dajcie znać, jak wam się podoba ten obrót wydarzeń, pomijając oczywiście ciężki los Aidena, ale możliwość wcielenia się w Wrencha zawsze jest jakimś urozmaiceniem. Na teraz to będzie wszystko. Do usłyszenia.